Cześć ludzie, witajcie po przerwie, trochę nas nie było, trochę byliśmy ostatnio w gorszych warunkach, na szczęście teraz recenzje wracają już z pełną parą i atakujemy z najnowszymi Marvel Selectami, jakie wyszły. Ze wszystkimi najnowszymi, czyli trochę ich będzie, konkretnie trzy. To są najbliższe recenzje. Na pierwszy ogień oczywiście idzie Czarna Wdowa z filmu Avengers 2, Czas Ultrona. No i cóż, trzeba przyznać, że jest to figurka, na którą czekało bardzo wiele osób i która wzbudza mieszane uczucia. Zarówno w większości osób, właśnie tych, które się wypowiadały w internecie, tak samo i u mnie. Jest w niej bardzo dużo plusów, jest w niej również trochę minusów, także o tym za chwilę, ale najpierw oczywiście zobaczmy, co jest w pudełku. W pudełku Wdowa prezentuje się bardzo fajnie, tą samą figurkę, jej dwie pałki ogłuszające, dwie dłonie wymienne, pistolet, podstawka. To jest wszystko. Tak to wygląda pudełko, jest naprawdę dosyć ciężkie, szczególnie przez podstawkę zapewne. Figurka wygląda bardzo fajnie, z twarzy na pewno jest podobna do Scarlett Johansson, o czym oczywiście przekonamy się za chwilę otwierając ją. Tutaj mamy dole Avengers Initiative, logo, które będzie na wszystkich trzech figurkach. Z boku Scarlett, rysunek, Czarna Wdowa. Z tyłu to, co mamy w tej serii, oraz opis postaci. Scarlett, nieprawdziwa figurka. Przemalowany Starhulk z nowymi spodniami. Nowy Thor, właściwie przemalowany stary Thor. I tyle. Tu się możemy dowiedzieć, że podstawka Czarnej Wdowy łączy się z podstawką Thora. Jak będą wyglądały, zobaczymy przy recenzji właśnie Thora. Na razie bierzemy się za Wdowy. I jak widzicie, figurka jest już poza pudełkiem. Mam pewne problemy, mam nadzieję, że będziemy dobrze widać, ponieważ niestety mamy dla odmiany czarne tło, całkiem czarny kostium i ta jasna twarz nie za bardzo się zgrywają. Światła trochę szaleją, mam nadzieję, że będzie dobrze na takim ustawieniu. Postaram się, żeby było widać jej twarz. W każdym razie muszę przyznać, że patrząc na nią na żywo, nie podoba mi się aż tak bardzo, jak patrząc przez aparat. Tutaj właśnie na ekranie, na monitorze kamery mamy wszystko wyglądające bardzo, bardzo fajnie. Zresztą naprawdę o wiele lepiej wygląda ta figurka tutaj niż w rzeczywistości teraz. Tym bardziej, że widzę, przepraszam, że tak trzepię tym wszystkim, widzę, że tutaj z boków mamy błyszczące części kostiumu, tutaj matowe. Naprawdę wygląda to o wiele lepiej. Skóra również prezentuje się dosyć fajnie, choć tak jak mówię, tu mogą być problemy, jak widzicie, próbuję coś wyregulować. Może tutaj. Jakoś w każdym razie damy sobie radę. O, tak by było najlepiej. Może jak wyłączymy jedno światło. Nie, trochę kicha. Ale jak mówię, jakoś sobie damy radę, ludzie, może tak. W każdym razie widać tutaj twarz Scarlett Czarnej Wdowy. Wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Jest bardzo podobna do siebie. Szczególnie, tak jak mówię, wygląda to dobrze tutaj na ekranie. Także powinno być tak samo na waszych komputerach i tabletach i telefonach i na czymkolwiek jeszcze. Na żywo również to widać, ale oczywiście niestety farba, sposób w jaki ona jest pomalowana, jest dosyć płaski. Także nie widać na niej tych szczegółów, które być powinno. Cienie nie osiadają odpowiednio, światło tak samo. Tutaj teraz znów, patrząc na ekran, wszystko tutaj, światło, cień gra o wiele, wiele lepiej. Figurka wygląda o wiele fajniej, bo oczywiście mogę ją tak zakryć. Wtedy jest całkiem płaska, tutaj wygląda o wiele lepiej. Także pierwsza rzecz, najważniejsza, figurka jest słabo pomalowana, niestety. Kostium jest ok, ale mógłby być lepszy, nie ma na nim kompletnie nic ciekawego. To, że jest tutaj błyszczący, dumatowy, to widać właściwie tylko patrząc właśnie tutaj na kamerze. Wreszcie nie ma nic. Twarz, dekolt, bardzo, bardzo płaska farba, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest kobieta, która na pewno używa makijażu. Do tego dekolt, tutaj farba i gęba nie są dobrane, są kompletnie inne kolory. Oczywiście można uznać, że po prostu sobie nie dobrała kosmetyków odpowiednio, no ale no cóż. Włosy również muszę powiedzieć, że ma troszkę zbyt ciemne, wolałbym, żeby tutaj też jakaś praca była. A tak naprawdę zrobiono je po prostu w jednym kolorze. I tyle, no. Nawet nie widzę żadnego cieniowania, choć może jakieś delikatne jest. Na pewno to, co muszę pochwalić, to, że figurka bardzo, bardzo przypomina aktorkę. Również ma bardzo ładnie polowane oczy, z tym widziałem, że są problemy w internecie. Moja Wdowa na szczęście wygląda całkiem, całkiem fajnie. Ładne brwi, choć ta tutaj prawa wydaje się zbyt długa może. Tu od razu widzę, że ma odpryski farby. To niedobrze. Niestety się takie rzeczy pojawiają. Wcześniej tego nie widziałem. Dużym problemem jest fakt, że na dekolcie ma właśnie też takie odpryski, zostają czarne kropki lub
Co gorsza, jakieś takie inne rzeczy, no po prostu brudy. Jest to dosyć powszechny problem, także na to trzeba uważać, jeśli byście mieli okazję wybrać ją, wiecie, osobiście, co oczywiście nie będzie na pewno takiej szansy nawet, no ale tak mówię. To jest tak ogólnie, że nas figurka jest bardzo ładna. W ręce ma swój pistolet, do tego zaraz. Jedna rzecz jeszcze. Można się czepiać tego, jak ona ogólnie wygląda. To znaczy, jej proporcje. Troszkę przesunąć trochę, dam rękę. No, może proporcje to jest złe słowo. Tak naprawdę chodzi o to, że. Pas często podnosi jej się zbyt wysoko. Robi się mniej więcej tak, o, wchodzi nad pępek. Wtedy sam dekolt wydaje się mocno obniżony, jakby miała, wiecie, biust jak stara babcia. Ogólnie rzecz biorąc wygląda on ok, ale to jest to, do tego suwak, który ewidentnie jest wyrzeźbiony tutaj i po bokach, nie jest w żaden sposób namalowany. Ani żadną srebrną farbą, ani nawet po prostu błyszczącą czarną. Co oczywiście też dodaje do tego efektu, że właśnie tutaj po prostu nic nie ma, że to wszystko jest płaskie. Jak widzicie, z boku wyrzeźbione jest bardzo fajnie. Także tak. Inna rzecz, kiedy tę figurkę się źle ułoży, ona po prostu dziwnie wygląda. Ma odstające ręce, nogi jakiejś dziwnej długości mogą być. Na szczęście, patrzę na nią znowu, właściwie na ekranie tutaj, wygląda o wiele fajniej niż w rzeczywistości. Także po prostu trzeba ją odpowiednio ustawić, patrzeć pod odpowiednim kątem i będzie wyglądała naprawdę, naprawdę fajnie. Do tego, przez to, jakie ma krótkie włosy, jej głowa również może zostać bardzo mocno dobita w dół. Wystarczy ją troszkę pociągnąć do góry, ona wyskoczy delikatnie. Wszystko teraz będzie wyglądało lepiej. Tutaj trochę się pokrzywiła w taki babski sposób. No ale to czarna wdowa, ona ma być skuteczna, a nie cały czas wyglądać seksownie. W każdym razie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Łatwo się do niej przyzwyczaić. Te drobne błędy nie każdemu będą przeszkadzały. W taki sposób. Też jej nie widać. Także ogólnie nie jest źle, wręcz jest bardzo fajnie tak naprawdę. Dalej to, co jest fajne, to zakres ruchu, choć nie podobają mi się oczywiście tutaj łokcie obrotowe zamiast bicepsów, no ale to jest figurka kobiety, więc to jest akurat dosyć powszechna praktyka, zresztą wszyscy o tym dobrze wiemy. Także nie ma co się tutaj czepiać. No i tak, światła za dużo. Zakres ruchu, jak mówię, jest bardzo fajny. Głowa, mimo włosów, właściwie dlatego, że są takie krótkie, dosyć fajnie wyrzeźbione, tylko tak jak mówię, brakuje cieniowania. Jeszcze jedno, abstrahując od zakresu ruchu. Może się wydawać, że ona ma strasznie duże czoło, ale tak naprawdę im dłużej patrzę na tę figurkę, tym bardziej ona bardziej mi się podoba. Także naprawdę, wszystko zależy od tego po prostu, jak się opatrzy. Teraz naprawdę jestem z niej o wiele bardziej zadowolony, niż byłem jakiś czas temu. Także zyskuję w oczach ta figurka naprawdę. Warto ją mieć. No ale tak, zakres ruchu, głowa, wszystkie strony, trochę na boki, możesz się obrócić. Tutaj pod biustem bardzo ładnie się rusza we wszystkie strony. Przód, tył, no może tutaj do przodu mogło być troszkę lepiej, choć i tak nieźle. Na boki bardzo ładnie może się oczywiście obrócić. Nie ma obrotu w pasie, chociaż pasek sam z siebie mógłby go zakryć, więc szkoda, że nie ma. Na pasku ma jakieś tam rzeczy, tu jest symbol czarnej wdowy. Ciekawostka, kabura jest tutaj, tu jest na nodze pasek, do którego ta kabura powinna być podłączona. Niestety on nawet tak nie sięga nisko. No ale cóż, to jest tak. Ręce, bardzo ładne obroty tutaj dotąd, także to jest naprawdę super. Brakuje skrętu w bicepsie moim zdaniem, no ale nie jest źle. Tu ma nawet umieśnioną łapę. Tak się da zgiąć bardzo ładnie 90 stopni. Oczywiście, jak mówię, obrót. Nie ma żadnego cieniowania, trochę szkoda. Nie ma również za dużo tych niebieskich linii elektrycznych, choć to akurat moim zdaniem jest ok, bo w filmie z nimi trochę przesadzili. Tutaj wyglądają w miarę ok, choć są bardzo oszczędnie pomalowane. Moim zdaniem trochę by się przydało więcej czerwonego zamiast niebieskiego. Szczególnie, żeby na butach wyrównać, tak jak tutaj na rękach. A buty ma swoją drogą zwinięte od Kapitana Ameryki z pierwszych Avengersów. No, minus te podstawki, obcasy. No ale tak, tu ma swoje żądła. Znów kompletnie nie zaznaczone w żaden sposób farbą. Bardzo, bardzo szkoda. Dłoń można obrócić i ruszać do góry i na dół. Staw jest w samej dłoni tutaj, więc to jest jedyny ruch, jaki się da zrobić. Nie da się na boki. Wszystkie cztery dłonie tak mają. Tu mamy dwie do pistoletów. Niestety pistolet jest tylko jeden, jak sami widzicie, zresztą po jednej kaburze. Trochę szkoda, ale drugi można jej na pewno bardzo łatwo znaleźć.
Pistolet wygląda tak. Bardzo rzeczywisty, co moim zdaniem jest fajne. Wchodziłby do kabury, gdyby ona została lepiej zrobiona. Sama z siebie ma bardzo fajny rozmiar, z tym, że dziura w niej nie jest wykręcona. Moim zdaniem powinna być wykręcona na wylot wręcz. Wtedy pistolet by ładnie wchodził, mógłby sobie tak siedzieć. Tak, a w takiej sytuacji może wejść tylko tyle. Także wystarczy wziąć wiertełko trochę, wyrobić dziury i będzie o wiele lepiej. Pistolet oczywiście może wejść do dowolnej dłoni, lewej, prawej, nieważne. Ja akurat mam w lewej, bo trzymałem ją sobie właśnie taką z pistoletem wyjmowanym z kabury. Jest fajnie. Tak. Jedna dłoń, druga dłoń, ręka, noga. Nogi same swoją drogą ruszają się bardzo ciekawie. Tak wychodzą do przodu. Nie najlepiej, ale jest ok. Do tyłu tak właściwie potrafią tu zrobić bardzo ładny obrót. I wydaje się, że są na takim V-stawie. Z tym, że tu jest staw kulkowy. W taki sposób kulkowy, ponieważ tu jest oczywiście kulka na drążku. To, co znamy z Kamen Riderów. Bardzo dobrze ze SIC znamy takie stawy i to jest właśnie zrobione w taki sposób, jak ja zawsze mówię, że Japończycy powinni tak robić. Ta noga powinna być wycięta bardzo, bardzo głęboko, żeby mogła wychodzić tak na boki. Gdyby Kamen Riderzy mieli tak zrobione, byliby naprawdę super. Zresztą jak widzicie, jedna noga wisi trochę niżej, druga wyżej. No ale nieważne. W każdym razie wygląda to naprawdę dobrze. Jest super. Dalej tutaj ten staw w udzie jest wycięty po kącie, po skosie. Ciekawe. Ciekawie to wygląda, trzeba przyznać. Ale działa, fajnie się sprawdza. Kolano jest oczywiście podwójne. Obrót w bucie. Czyli buty da się zdjąć, można dać innej figurce. Stopa, tak, tak, nie jakoś bardzo, ale jest. I standardowy obrót w kostce, z tym, że tutaj delikatnie zmodyfikowany. Bardziej na modłę starych figurek Soty, Street Fightera. Jak widzicie, stopa jest przecięta w pół. Czyli ten staw jest oddzielony od tego. Stopa jest przecięta w pół, z tym, że lepiej niż przy Socie zrobiono, ponieważ ten obcas jest częścią tej ruchomej stopy, więc można uznać, że cała stopa tak się rusza i że wdowa teoretycznie potrafi zrobić taki szpagat jak Jean-Claude Van Damme. Jest ok. Trzeba przyznać, że naprawdę. Wszystko właściwie oprócz rąk rusza się tu naprawdę, naprawdę dobrze. Gdyby dodano jej tutaj biceps i podwójne łokcie, byłaby idealna. No, jeszcze tutaj staw w dłoni, który się potrafi obracać we wszystkie strony. Zginać. We wszystkie strony, przepraszam. Byłaby idealna. Ale i tak jest super, naprawdę. Jest fenomenalnie ruchoma. Wdowa może przyjąć bardzo dużo ciekawych póz. No nie mam jakoś pomysłów akurat na wiele, ale na pewno może, wiecie tam, atakować jakieś latające kopniaki, inne rzeczy. Co by się tutaj dało zrobić bardzo łatwo. Taki wślizg ze strzelaniem do przeciwników z tyłu. Tak wiecie, na kolanach. Równie dobrze można było kogoś złapać tutaj nogami. Tak jak robiła w którym filmie? W Avengersach pierwszych? W Winter Soldier? Tak. W Zimowym Żołnierzu to zrobiła. Nie, pozwólcie, że tutaj wezmę takiego pana, co mi tutaj leżał. O, można złapać go oczywiście nogami. Nawet tak. Widzicie, tu za szyję. Tutaj pod ramieniem. I załatwić żądłem. I jeszcze oczywiście celować w kogoś innego. Naprawdę wygląda to super. Już wam pokazuję wszystko. Zobaczcie. To jest Marvel Select. Przypominam, to nie jest Marvel Legends, coś takiego. To jest Marvel Select. Te figurki tak się ruszają aktualnie. Jest świetnie. Zresztą sama wdowa ma bardzo typowy dla aktualnych selektów, szczególnie tych rzeźbionych przez Gentle Giant, zakres ruchu. One właśnie tak robią. Mają tu podwójne stawy, niestety pojedyncze łokcie, często obracane zamiast zginane. I to jest jedyny wielki mankament. Gdyby tylko dano im podwójne łokcie, a w najgorszym wypadku po prostu ruchome bicepsy i zginane łokcie, byłoby wiele lepiej. A tak, i tak jest super, tak naprawdę. Figurka wygląda tak. Tu jeszcze obniżymy. Teraz pomyślałem, że przydałby się Hulk, żeby tutaj dać do porównania. Niestety nie mam go ze sobą, więc nie mogę wam pokazać, jak wyglądają razem. Natomiast zobaczycie później wdowę z resztą Avengersów.
Ale mamy jeszcze pozostałe cztery akcesoria, czyli elektryczne pastuchy i dłonie, do których się je wkłada. Tak to wygląda. Te pastuchy niestety są dosyć brzydkie i dosyć krzywe. W filmie były to fajne laski teleskopowe, takie błyszczące na niebiesko. Tutaj to po prostu jest takie, nie wiadomo co, jakieś dildo, lizak, wibrator, coś w tym stylu. Nic bardzo ciekawego. Dłoń wychodzi z lekkim utrudnieniem. Poczekajcie. Dosyć trudno. Wkłada się również dosyć trudno, także trzeba na to uważać. Ale wchodzi. Wdowa ma oczywiście obie pałki, jakie miała w filmie. A tak naprawdę, tak mówiąc, przy okazji, o wiele bardziej wolałbym, żeby miała naprawdę dwie kabury, dwa pistolety. Więcej symetrii, więcej broni strzelanej, wyglądałoby o wiele lepiej u niej. Ale fakt, że wyszła, pozwoli mi zastąpić ją moją starą, wysłużoną czarną wdowę drugą, Jelenę Belową, jedną z pierwszych selektów, której przymalowałem włosy na czerwono, na rudo właściwie. Pozwoli mi ją zastąpić właśnie tą wdową, wziąć od niej broń, dać tej i będzie fajnie. Tu oczywiście czarna wdowa, tak jak w pewnym momencie tam w filmie. No, tak powiedzmy, w pewnym momencie. Znaczy, powiedzmy, że tak. W filmie oczywiście wyglądała lepiej, no ale z wyjętymi pałkami. Gotowa do walki. Tak, można zresztą odwrócić jedną. Pałki niestety trzeba wsuwać właśnie w taki sposób, najlepiej od dołu. Choć właściwie widzę, że teraz już się ręce wyrobiły, więc nie ma tego problemu. Na początku jednak chciały wejść tylko od dołu. No i tak jak mówię, nie świecą się, więc nie wyglądają właściwie tak jak to, co powinno, więc ja z nich na pewno nie będę korzystał. I jeszcze pozwólcie, że zabiorę figurkę i pokażę Wam ostatnie akcesorium, czyli jej podstawka. Właściwie półpełnej podstawy, dioramki. Jest dosyć ciekawa, ale szczerze przyznam, że mało ma sensu. W takim znaczeniu mało ma sensu, że ja za bardzo nie wiem, co to jest. Jeszcze będę do tego wracał w przypadku Tora, ale nie wiem. Na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że to jest coś z końca filmu. Oczywiście wtedy, kiedy bronili miasta przed Ultronem. Z drugiej strony może to być też coś ze statku w Afryce, gdzie walczyli z Klonem, ale naprawdę nie pamiętam. W każdym razie sama dioramka jest dosyć okej. Można powiedzieć, że te worki z piaskiem są delikatnie za małe, bo nie są takie wielkie worki, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. No ale tu mamy fajne szpule, kabli, jakieś widzicie, skrzynie. Słabo pomalowane, jak na metal, ale ogólnie jest okej. Czarna wdowa w nich wygląda tak, nie ma tutaj żadnej podstawki na nogi, więc można postawić ją gdziekolwiek się chce. Moim zdaniem powinna ta podstawka nawet pasować do jakichś modeli malutkich, do bitewniaków, bo czemu nie? Jest raczej dosyć ciekawa. Można ją uznać właśnie za coś takiego gigantycznego do bitewniaka. Zobaczymy z drugą częścią, jak będzie wyglądać. A tymczasem, ludzie, ja kończę. Dajcie znać, jak Wam się podoba wdowa i czy bardzo czekacie na Tora. No i ludzie, do następnego oczywiście. Na razie.